Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Dzisiaj jestem dla Was standardowo z kolejną motocyklową nowością. Dzisiaj mamy coś ze stajni KTM-a, czyli KTM Duke 125, co jest dla fanów miejskiej jazdy, coś na fajnego na dojazdy do pracy, ale nawet także na niedzielne przejażdżki. Zobaczcie, co fajnego dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. No i zobaczcie, co fajnego dzisiaj udało nam się dla Was wystawić. To, co przede mną stoi, to jest KTM Duke 125 z rocznika 2012. Egzemplarz na pewno warty uwagi. Jeżeli ktoś z Was szuka fajnego KTM-a w tej wersji przedliftowej na jakieś tam dojazdy do pracy bądź po prostu sobie do pośmigania weekendowego, no to na pewno jest to całkiem fajna opcja. Zaraz przejdę do jakichś tam szczegółów tego motocykla, ale no co, parę słów wstępu. MotorW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie spodziewacie, ale prowadzimy też swój serwis. No i to tak naprawdę nas wyróżnia, bo każdy motocykl, zanim trafi tutaj na ten plan zdjęciowy, to trafia do nas na serwis. No i my każdego motocykla robimy taki serwis przygotowujący do sezonu, tak też było w tym przypadku. Aczkolwiek tutaj nie było jakichś wielkich kombinacji, bo wymieniliśmy tylko olej i filtry w samym silniku. Zalany jest silnik olejem Motul, więc to macie z głowy, a cała reszta podzespołów naprawdę przyjechała całkiem fajna. Zobaczcie, na tym motocyklu jest prawie nowy komplet opon Metzeler, ale przód to praktycznie, myślę, że nie wiem, może 500 km max zrobił, tak samo jak i tył, zobaczcie. Także Metzelerka i bieżnika ma całą, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Szukam tak na szybko dla Was rocznika, 2021 rok, opony przód i tył, więc bardzo świeżo wymieniona guma. Fajny napęd, fajne tarcze, fajne klocki, lagi suche, więc tak na dobrą sprawę ten motocykl bez żadnego wkładu. Zawory nie cykają, więc to też na pewno na plus. No więc to jest motocykl, który tak naprawdę przyzimować teraz jeszcze, wystawić go jak będzie pierwsze słońce i już tym motocyklem jeździć. My do każdego motocykla przygotowujemy za Was komplet dokumentów do rejestracji, czyli już razem z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce motocykl do Was przyjeżdża. No i ten egzemplarz, myślę, że śmiało pojedzie na koniec Polski, będziecie z niego zadowoleni. Zapraszam Was też do nas do Żardowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo. Teraz oczywiście przejdę z Wami obok, wokół tego motocykla, pokażę jakieś tam szczegóły. Zapalimy go sobie, zobaczymy, jak działa oświetlenie. No a na wypadek wszelkich pytań śmiało do nas dzwońcie. Wiem na obiektyw bardziej, który zaostrzy Wam jakieś tam szczegóły. Motocykl z jakimiś tam drobnymi dodatkami. Tutaj w zastępie oryginalnych długich lusterek takich zostały założone takie na końcu kierownicy lusterka, ale wbrew pozorom całkiem sympatyczne. Nie są jakieś bardzo malutkie. Nie drży w nich bardzo obraz, więc myślę, że śmiało mogą zostać. Tym bardziej manetka fajnie się obraca, więc tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Manetki także są dołożone akcesoryjne z logowaniem taki 125 Duke, czy coś takiego personalizowanego. No i jeszcze z takich dodatków symbolicznych, to tutaj mamy taką osłonę tej wieżyczki w takim nieco innym kolorze pasującym do wszystkich dodatków, tak jak na przykład obręcze na jakby te paski na felgi też dodały troszkę takiego delikatnego charakteru. A tak to jest cały motocykl, można powiedzieć, oryginalny. Więc i tylny uchwyt, i wydech, to wszystko jest tak jak wyjechał z fabryki. Co jest bardzo ważne w tym motocyklu, to to, że ma bardzo dużo fajnych dokumentów, raz, że dokumentujących sam jego przebieg. Zobaczcie, tutaj mamy wszystko, jakieś tam faktury bądź wyciągi z badań technicznych, instrukcję obsługi, książkę serwisową, dwa kluczyki, kartę gwarancyjną, więc to, co przy KTM jest bardzo fajne. Bo potem jadąc sobie nawet do ASO KTM-a, wystarczy podać im tą kartę, oni doszczytują i mają całą historię serwisową od razu, więc to na pewno jest na plus. No ale co, motocykl tak jak wspomniałem, fajnie przygotowany, fajny wizualnie, ciężko się myśli, że będzie do czegoś przyczepić. No i przebieg, zobaczcie, 21 400 od nowości, 100% oryginał, napiszemy to na fakturze, więc tutaj nie ma, że jest inaczej. No i co, ładnie chodzi, ładnie wygląda. Czego chcieć więcej od motocykla na start? Myślę, że naprawdę będzie to początek fajnej i długiej przygody. Dodatkowo jeszcze z dodatków, zobaczcie, tutaj jest taka akcesoryjna osłona łańcucha, więc też taki jakiś mały detal, a zawsze cieszy. Dobra, kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół. Zapalony. Niech się chwilę rozgrzeje. Światło z przodu. Światło LED-owe z tyłu. Światło teraz jest krótkie, długie, krótkie, długie. Kierunkowskaz lewy. Kierunkowskaz tył. Zobaczcie, prawy. Samo przód. Co tu dalej? Klakson. Światło
światło stop, przedniego hamulca. Światło stop nożnego. No i co? Całkiem sympatyczny dźwięk 4-osoba. No i w końcu widać wydech. Zobaczcie, wydech w KTM jest tutaj tak fajnie schowany w obrysie motocykla. Ta pucha, która tu wystaje, to jest katalizator, ale nie wystaje żadna końcówka. Więc tak to wygląda. Pełny zbiornik paliwa. No i można jechać w trasę. Słuchajcie, zapraszam Was wszystkich do nas do Żyrardowa, żeby taki motocykl sobie zobaczyć na żywo. Mam nadzieję, że Wam się on po prostu spodoba. Pamiętajcie też, że jest opcja u nas zakupu motocykla całkowicie zdalnie. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam transport takiej maszyny pod dom wycenimy przez telefon. Z góry zapłacicie sam koszt dowozu, a tak naprawdę całą resztę za sam motocykl zapłacicie dopiero u siebie na miejscu pod domem. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. No i będziecie mieli do niej jakieś pytania, no to śmiało dzwońcie. Ale naprawdę fajny motocykl, co ważne w KTM, dlatego jeszcze zrobiłem tutaj takie szybkie zbliżenie na główkę ramy. No tutaj zobaczcie, żadnych odprysków, nic tutaj nie ma, co w KTM bywa częste. Tutaj wszystko jest tak jak należy, motocykl prosty, bezpieczny, można puszczać kierownicę. No i co, na wypadek pytań, mam nadzieję, że jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, hej.